Brawo. Witam panią skarbnik. Elżbieta Tomkowiak. Witam pana Jarosława Liścika, sekretarza gminy jest. Za chwilę będzie. Poszedł do biura. Witam także dzisiaj pierwszy raz pana mecenasa kancelarni Lik Przewózka. Jak się pan nazywa? Przemysław Kołomny. Za chwilę pan radca prawny przedstawi swoją kancelarię. Witam także przedstawicieli PUBIS-u. Byli z nami na komisjach, zostali z nami na sesji. Zatem są już powitane. Proszę państwa, w takim razie, ponieważ dzisiaj mamy sesję szczególną, przed przystąpieniem do realizacji, do ustalenia porządku obrad, ale może ustalimy porządek obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, proszę państwa, że w sesji uczestniczy na 15 radnych11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Czy są wnioski do porządku obrad? Pan burmistrz, proszę. Ja miałem taki wniosek, że w związku z negatywną opinią do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości do darowizny, druk nr 3, chodzi o ulicę Sputnicką. W związku z tym, że opinia rady była negatywna, wnoszę o to, żeby komisji była negatywna, wnoszę o to, aby tą uchwałę zmienić w porządku. Czyli punkt 4? Całą, tylko podpunkt C, tak. Druk nr 3. Ja mogę jeszcze. Proszę bardzo. Ja chciałbym wnieść podjęcie uchwał w sprawie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej i całej Rady Miejskiej. Całej Rady Miejskiej. Czyli w punkcie czwartym byłby to punkt CID, tak? CID, tak. Dobrze, czy są jeszcze uwagi? W takim razie przegłosujemy porządek obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi dwoma poprawkami? Proszę o podniesienie tych poprawek. Dziękuję bardzo. Kto z państwa był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że rada będzie obradować bez przyjętych porządku obrad. Panie burmistrzu, może pan na początek, że głos przedstawi pan pana burmistrza Ryszarda Knarka. Z prawdziwą przyjemnością muszę to powiedzieć, drodzy państwo. Wszyscy pana Ryszarda Knafla doskonale znamy. Okazało się, że podczas corocznej imprezy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jego córka zrobiła mu taki prezent, że wylicytowała dzień pracy, no można powiedzieć, nie to, że burmistrza, ale z burmistrzem. Więc pan Ryszard Knafel przez cały dzień 31 stycznia wtorek od godziny 7.30 uczciwie, tak jak mi przekazał, pracował ze mną. Nie był to dzień, że tak powiem, łatwy, bo żeśmy mieli zaplanowanych wiele spotkań. Był to dzień szczególny też z tego powodu, że udało się po wielu staraniach podpisać bardzo ważną dla naszych mieszkańców umowę, ale myślę, że to może pan Ryszard już sam opowie. Natomiast zanim panu Ryszardowi teraz jeszcze za to wszystko serdecznie podziękuję i oddam mu ten głos, to właśnie chciałem mu podziękować. Chciałem mu wręczyć taki mały certyfikat, takie zaświadczenie, że on był burmistrzem przez jeden dzień. Zaświadczenie jest bardzo krótkie, tak to mniej więcej wygląda. Ja odczytam Gminińsko zaświadczenie. Pan Ryszard Knafel w dniu 31 stycznia 2017 roku pełnił funkcję burmistrza Gińska z moim podpisem Gińsko 2 luty 2017. Ja bardzo gratuluję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dodatkowo tutaj daję taki mały gadżet naszej gminy, bo my mamy jakieś tam swoje materiały promocyjne, ale nie kupujemy je w Chinach, tylko produkujemy je w Gińsku. I taki właśnie kamień z jeziora i rak, który jest symbolem naszego miasta, na biurko, na stole, nie wiem gdzie postawić, w honorowym miejscu w domu. I tylko jeszcze, zanim panu Ryszardowi przekażę głos, chciałem powiedzieć jedną rzecz. To nie było tak, że pan Rysiu ze mną sobie siedział i jeździł i słuchał. Pan Rysiu brał aktywny udział w rozmowach. Muszę powiedzieć, że w starostwie powiatowym byliśmy mieli zaskoczeni, bo cały zarząd przyjął nas
poświęcili nam no ponad pół godziny więcej. Więcej. No dokładnie. Pan Ryszard aktywnie rozmawiał, zapytywał. Padła tam nawet taka opinia, że pan Ryszard przygotowuje się do wyboru za dwa lata. Dzięki temu mógł poznać troszeczkę, jak wygląda ta praca. Przyjął nas pan marszałek Grzeba, również poświęcił nam bardzo dużo swojego czasu i też pan Ryszard był aktywny. Mało tego, przyszedł i od razu Jarosław powiedział, że on ma jeszcze jakieś swoje tutaj rzeczy, które chciałby dzisiaj zrealizować, więc byliśmy na spotkaniu jednego z przedsiębiorców w naszej gminie. Spotkaliśmy się, tak można powiedzieć, ze wszystkimi pracownikami, z jedną pracownicą szczególnie mieliśmy rozmowę, ale myślę, że to może pan Rysiu teraz powie, jakie wrażenia z tego dnia. Zdjęcie tutaj pod herbem. Pod herbem, zdjęcie, dobrze, pod herbem gminy, tak? O. I pozwolę panu Ryszardowi jeszcze na kilka słów refleksji. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu, panie przewodniczący. I naprawdę, tak jak to zaskoczyła mnie córka tym prezentem, gdzie nie byłem na to przygotowany, ja uważałem, że to jest, będzie jakoś takie po prostu troszkę na luzie, ta moja tutaj obecność jako burmistrza, gdzie nie mam nic do gadania, ale okazało się, że pan burmistrz przygotował ten dzień dla mnie perfekcyjnie, można tak powiedzieć, wszystkim udostępnieniem do podejmowania decyzji, które podejmował w tym czasie. Byłem obecny z panem burmistrzem w Węgorzynie, gdzie podpisał umowę na stację paliw. Później uczestniczyliśmy, jak tutaj pan burmistrz wspomniał, z przedsiębiorcą, który ja miałem go już na myśli wcześniej. Nie chciałem być sam osobiście tam u niego. W obecności pana burmistrza odpowiedziałem, to nie sugerowałem to, że po prostu on musi to wykonać, tylko po prostu to jest podpowiedź, którą się widzi z dala od siebie, bo u siebie się nie widzi, tylko u kogoś. No więc ja tam po prostu odpowiedziałem tak naprawdę. Następnie pojechaliśmy do starostwa, gdzie byliśmy naprawdę przyjęci, tak jak pan burmistrz wskazał, gdzie dyskutowaliśmy o takich różnych tematach, gdzie były podjęte sprawy związane z drogą, gdzie pan burmistrz miał jeszcze do załatwienia pewne sprawy. Potem byliśmy u marszałka, tak samo, nie tak w celach po prostu wizytacji sobie pojechać, przywitać się, przekazać, pokazać itd., tylko były przy okazji załatwiane sprawy, które wiązały naszej gminy blisko. I uważam, że takie spotkanie było to owocne dla mnie, gdzie ja w tej chwili spotykając się z sąsiadami, z innymi ludźmi, mogę przekazać te wiadomości, które ja uzyskałem w czasie pobytu i obecności w starostwie, w Urzędzie Marszałkowskim, u pana burmistrza. Jest to dobra propaganda w stosunku do tego, żeby po prostu przekazać komuś i to będzie bardziej wiarygodne, uważam, z moich słów, jeżeli wyjdzie, niż tutaj po prostu by powiedzieli, przekazywał burmistrz czy ktoś inny, to by powiedział się chwalę. Także ja uważam, że ten dzień, który spędziłem z panem burmistrzem, tu pomimo to, że to drogi dzień mojej córki, ale to już prezent nie wynikajmy w domu. Córka droga, tak jestem z tego zadowolony. Byłem z tego dnia zadowolony, że to tak mi się przyprawi. Dziękuję. Jakieś doświadczenie zostanie. Tak. Nie, ale tak jak tu pan burmistrz wspomniał, że w starostwie powiedziałem, że przymierzam się do kandydowania na burmistrza. Panie burmistrzu, pana córka miała świetny pomysł. Może państwo nie mają pytania do pana burmistrza? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ w każdej chwili może nas pan radca prawny opuścić, bo jeżeli przyjdzie interesant, to będzie to robił, to ja bym prosił, żeby pan mecenas przedstawił swoją kancelarię. Dziękuję. Tak jak wcześniej powiedziałem, nazywam się Przemysław Kołota, jestem radcą prawnym od 9 lat. Jestem członkiem zespołu właśnie, który tworzy kancelarię Litwy Przepolska w Szczecinie. Jest to kancelaria inwestycyjna, duży stażek, jeżeli chodzi o świadczenie pomocy prawnej. Została utworzona przez radcę prawnych w lutym 1999 roku, więc już 18 lat, ponad 7 miesięcy lutym. W 2005
rozpoczniemy pomoc z tego względu, że jest nas tak dużo, rozpoczniemy pomoc w sposób kompleksowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8 do 16, także wydaje mi się, że tutaj ta współpraca będzie pomocna. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój naszej działalności, to głównie mamy tutaj dużo podmiotów na obsłudze w zakresie gospodarczych, ale także i właśnie obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Jest sporo gmin, które korzystają z naszej pomocy, a kancelaria generalnie od 1997 roku jest, że tak powiem, w stałych relacjach, w stałym stosunku zlecenia z gminą miasta Szczecin. No cóż, oprócz tego, że tutaj współpracujemy że jest nas właśnie w ramach naszych tutaj, że są narzucowie prawni, adwokaci, także korzystamy ze stałej współpracy z notariuszami, ze specjalistami, z rzeczoznawcami, także w szczególności ze specjalistami, którzy którym domenem jest pozyskiwanie środków unijnych. Tak więc wydaje mi się, że tutaj Państwo będziecie zadowoleni ze współpracy z naszą kancelarią. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Pani Radna Działka. Ja mam takie pytanie. Czy Pan będzie, czy Pan będzie osobą, takim radcą, który będzie przyjeżdżał do nas zawsze, kiedy będziecie się Państwo wymieniali? Bo z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli jest jeden radca wyznaczony, który obsługuje gminę, to zawsze zna jakby te problemy i cały czas je, to co się przewija, to wie. Natomiast zmiana, natomiast na każdy ktoś inny przyjeżdża, wiadomo, że nie wszystko się przekazuje, dlatego też to moje pytanie. Drugie moje pytanie to, czy Państwo będziecie tylko w Szczecinie, czy też uważacie wyznaczone tutaj dyżur, że raz w tygodniu, czy raz w miesiącu jest w Szczecinie. I trzecie pytanie, nie wiem, czy do Pana, czy już do Pana Burmistrza, ale bardzo mi odlegli, czy już kancelaria Przewodzka będą się zajmować sprawą tego naszego wyroku odnośnie dziennika? Czy też nie wnosimy, czy też i co w tym temacie? Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie, na pierwsze pytanie mogę odpowiedzieć z takim zapytania. Wiem na dzień dzisiejszy, że docelowo dwie osoby są brane pod uwagę w kancelarii, jeżeli chodzi o opiekę prawną w zakresie tutaj pomocy dla Państwa. To jest ja i pani mecenas, która opiniowała uchwały, które są planowane do podjęcia w tej sprawie. Pani mecenas Anna Karczonas, Kozłowska, ale raczej tą osobą, która będzie tutaj się u Państwa pojawiać bezpośrednio. To na dwa pozostałe pytania może ja odpowiem, proszę. Jeśli chodzi o zakres umowy, bo o to pyta, rozumiem pani radna, on jest taki, jaki był dotychczas, czyli pojawiał się będzie prawnik, radca prawny raz w miesiącu. Jeśli będzie to dzień sesyjny, to w tym dniu właśnie. Jeśli nie będzie w danym miesiącu sesji, będzie to właśnie taki dyżur. Chodzi o to, żeby w dalszym ciągu zachować tą dobrą praktykę, aby nasi mieszkańcy mogli przyjść i z radcą prawnym swoje problemy ewentualnie rozwiązywać. Poza tym mamy, powiedzmy sobie, stały kontakt, wiadomo, telefoniczny, mailowy. W urzędzie są wyznaczone trzy osoby, przez które będą mogli się kontaktować pracownicy z radcami prawnymi. To właśnie zmieniliśmy, ponieważ wydaje mi się, że wtedy mamy nawet większą kontrolę, jakie pracownicy zadają pytania, jak szybko są te udzielane odpowiedzi, wtedy po prostu jest nam łatwiej. Jeśli chodzi o jeszcze ogólnie kontakt, no ja osobiście kontaktuję się z panią Bożeną Licht. Można powiedzieć, że w każdej chwili mam do niej numer telefonu, mogę dzwonić i z czego jak najbardziej korzystam. Co do pytania trzeciego, w
wiemy już o tym, że jest uzasadnienie pisemne, chociaż myśmy tego uzasadnienia pisemnego jeszcze nie odebrali. Już jest ono analizowane przez kancelarię. Z panią Bożeną Licht wczoraj rozmawiałem na ten temat. 10 lutego jesteśmy umówieni w kancelarii na godzinę 10. I na to spotkanie jedzie ze mną pan Jarosław Leśki, sekretarz, pan Bogdan Sałtak i pan Krzysztof Paluch. Te trzy osoby, ponieważ oni mają największą wiedzę na temat tej sprawy. Oczywiście będziemy pisali apelację, dlatego też oprócz analizy dokumentu pani mecenas otrzymała ode mnie już chyba 31 grudnia, nie pamiętam dokładnie tej daty, ale te dokumenty już wtedy, kiedy podpisywaliśmy umowę o tej współpracy, zostały przekazane, więc one już są analizowane od dłuższego czasu. Natomiast te trzy osoby jadą po to właśnie, żeby móc jeszcze cośkolwiek dodać do sprawy, aby nasza apelacja miała jak największe szanse powodzenia. Panie, pani radna, proszę zapytać teraz, bo jest odpowiedni moment, to te wątpliwości dotyczące postawy. Nie, ale to ja myślę, że przy podejmowaniu uchwały. No, ale zaczynam w każdej chwili. Radca prawny od 13 przyjmuje, bo takie było ogłoszenie na stronie internetowej, więc do 13 na pewno będzie czas. Przystępujemy, proszę państwa, do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie proszę głos 22 sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia. Wniesione poprawki redakcyjne merytorycznie nie zmieniały protokołu. Proponuję przyjąć protokół bez odczytywania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 22 sesji Rady Miejskiej w dniu, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto z państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Twierdzą, że Rada przyjęła protokół 22 sesji Rady Miejskiej. Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad. Informacje burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach. Panie burmistrzu. Tym razem niestety troszeczkę z opóźnieniem, ale otrzymali się państwo sprawozdanie, więc ja teraz nie wiem, czy ja mam całe sprawozdanie przekazywać, czy nie tylko tam czekam. No więc tam nie ma tylko dnia wczorajszego, naprawdę. W dniu wczorajszym przede wszystkim miałem, no tak jak już wcześniej to mówiłem, spotkanie z panem kierownikiem naszego posterunku, z panem Krzysztofem Pakulskim. No dość długie, myślę, że dość owocne, natomiast sugestia pana radnego jak najbardziej słuszna. Uważam, żeby pana kierownika tutaj zaprosić, więc ja już nie będę referował o czym tak naprawdę mówiliśmy o takich ważnych, najważniejszych, myślę, sprawach, zagrożeniach, które ja mieszkając do mnie się zgłaszałem, widzą. I ja te rzeczy panu kierownikowi przekazałem. I mam nadzieję, że one będą realizowane. Poza tym w dniu wczorajszym takie ostateczne jeszcze były, powiedzmy sobie, konsultacje dotyczące czy to chociażby właśnie drogi wojewódzkiej numer 151, bo sprawa tutaj nabiera już bardzo poważnego toku zgodnie z deklaracją pana dyrektora. Do końca lutego będą złożone wszelkie dokumenty do ZRIT-u, a potem no to już musimy czekać na całą procedurę przetargową. To nawet pan Ryszard, który był ze mną 31 na spotkaniach, może potwierdzić, że żeśmy jeszcze dopytywali się, upominali się o pewne dokumenty, które zdaniem pana dyrektora utkwiły, czy to w starostwie powiatowym, czy w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej. Otrzymaliśmy zapewnienie od pani starosty, że ta sprawa, jeśli chodzi o pozwolenie wodnoprawne, jest już w kopertach, można powiedzieć, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te kwestie jeszcze związane z RZGW, pan marszałek przy nas wykonał telefon, prosił o wyjaśnienie tych spraw i już wczoraj zostało umówione spotkanie z dyrektorem. Zaprosił mnie na spotkanie, żeby pewne kwestie jeszcze wyjaśnić, żeby już ten komplet dokumentów jak najszybciej trafił. A oprócz tego wczoraj miałem takie spotkanie z przedstawicielami takiego stowarzyszenia dotyczącego jakiejś tam rekreacji, wolnego spędzenia, wolnego czasu, takie rzeczy drobne. I to tak mniej więcej by się przedstawiało. Jeśli macie, drodzy państwo, jakieś pytania, z przyjemnością postaram się do informacji. Tak. Pytanie do informacji. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, panie przewodniczący. Panie prawdzie, proszę bardzo.
Chodzi mi tutaj właśnie o ogniska grypy ptaków i drobiu, czy zostały takie wykryte w naszym powiecie. Dalej chciałam jeszcze zapytać, panie burmistrzu, bo dwa razy pojawia się taka informacja, konsultacje w sprawie zmian terytorialnych gminy. Czy nam się zmieni mapa gminy? Chciałam zapytać, czy powiększy, czy się zmniejszy. Dziękuję. Tylko te dwa pytania. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, na całe szczęście takich ognisk w naszym powiecie jeszcze nie ma. Natomiast było posiedzenie zorganizowane przez panią starostę dotyczące tego zagadnienia. Zagadnienie jest ważkie, bo okazuje się, że już w okolicach około 40 km od naszego powiatu, nie gminy, tylko od powiatu, są to ogniska takiej grypy. Dlatego też pan starosta woli dać najpierw informacja przekazana została. Ja tą informację przekazałem, natomiast już u nas w Ińsku tym, których może to dotyczyć, a więc no i wiadomo, tak nie będę mówił z nazwiska, ale wszyscy wiemy. Więc u nas uspokajam, takich sytuacji na szczęście nie ma, choć w tej chwili zagrożenie rośnie, bo w związku z tym, że jeziora są zamarznięte, to że ptaki się skupiają w tym miejscu, prawda? Co to zagrożenie potrzebuje. Ale miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. Ja tylko mogę zapewnić jeszcze jedną rzecz, bo bardzo mocno podkreślał to lekarz weterynarz powiatowy, że w sytuacji, gdyby takie rzeczy się miały odbyć, no to nie muszą się za bardzo obawiać hodowcy drobiu, ponieważ tutaj państwo tak wybierze na siebie bardzo duży wysiłek związany z tym, żeby to zlikwidować, żeby zagazowywać się wzajemnie, żeby wypłacać odszkodowanie, więc tutaj krzywda tym ludziom, którzy się zajmują tą działalnością, raczej stać się nie powinna. Chodzi o to bardziej, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Jeśli chodzi o pytanie drugie, no cóż, ja nie potrafię na to odpowiedzieć dzisiaj, natomiast podjęliśmy decyzję o wszczęciu procedury zwiększenia terytorium naszej gminy. Okazuje się, że z historycznego punktu widzenia powiat Szacko był w stosunku do obecnych granic o wiele większy. W związku z tym, że takie miejscowości jak Strunica i Czerk są położone na granicy poligonu i działalność, która prowadzona jest na poligonie, jest bardzo uciążliwa dla tych mieszkańców, bo przypomnę, że strzelnica w Strunicy znajduje się od zabudowań gospodarstw około 900 metrów, natomiast pas taktyczny Mielno, czy też miejsce do niewypałów, do wysadzania tych niewypałów znajduje się w okolicy około 1,5 km od miejscowości Czerty. Stwierdziłem, że w związku z tym, że ta działalność jest uciążliwa dla naszych mieszkańców, musimy coś z tym zrobić, żeby nasi mieszkańcy wreszcie coś mieli z tego, że żyją w takim, a nie w innym miejscu. Z historycznego punktu widzenia, raz jeszcze powtarzam, mamy do tego prawo, ponieważ ostatnia zmiana terytorialna istotna miała miejsce w 1954 roku, a nawet w 1957, bo na przykład w 1957 roku miejscowość Ziemsko należała jeszcze do gminy Ińsko. Po wielu analizach, bo okazuje się, że te analizy są całkowicie dostępne i po prostu prędzej można ten pomysł nie wpaść, żeby to przeanalizować, okazało się, że ta granica, do której należałoby się odnosić, a ustanowiona ona została w roku 1815, przechodziła między powiatem Drawskim a powiatem Szacko po linii Starej Drawy. Znaczyłoby to nie mniej więcej tylko to, że około połowa poligonu obecnego powinna należeć do gminy Ińsko. My oczywiście tacy zachłanni nie jesteśmy, bo procedura zmiany terytorialnej gminy jest długotrwała, skomplikowana, żmudna. Zaczęliśmy już, powiedzmy sobie, w tym kierunku iść i na najbliższej sesji będę prosił państwa radnych o podjęcie uchwały intencyjnej, która będzie dla mnie powstała prawną, aby rozpocząć kompletowanie wniosku do pana wojewody, bo tak wygląda to, że ja nawet muszę taki wniosek skompletować i przekazać go do pana wojewody, który po 30 dniach zobowiązany jest ten wniosek przekazać do Rady Ministrów. Myśmy już sobie wstępnie narysowali granicę taką, jaką byśmy widzieli.
Ja tak mniej więcej powiem, bo Państwo przecież mniej więcej wiecie, znacie poligon, że jeśli chodzi o miejscowości Stronica, to poszlibyśmy po granicy drogi tak zwanej poligonowej, za jeziorem Studnickim skręcilibyśmy w prawo tam między te jeziorka i potem dochodzimy w pewnym momencie, tak dzisiaj obrazowo tylko, ale potem pokażę drobne załączniki graficzne, dochodzimy w pewnym momencie do drogi południowej. Droga południowa to jest taka droga, która więcej na fundzie, jeśli poligon właściwie to może nie, ale tak jedna trzecia, dwie trzecie, jedna trzecia. Drogą południową przechodzimy na wysokość troszeczkę niżej niż Czerty, potem znowu między jeziorkami dochodzimy do granicy. Tak, Mielno i tak dalej. Krótko mówiąc, obejmowałoby to ogółem 9606,8 hektarów. Dodatkowo. Tak, na naszej gminie. I jak już będę miał uchwałę, jeśli Państwo będą skłonni ją oczywiście podjąć, to wtedy rozpocznę tą procedurę. Powiąże to się z konsultacjami społecznymi w naszej gminie. Wiąże to się z tym, że ja muszę wystąpić do Rady Miast Drawsko-Pomorskie, Rady Pomorskie, do Rady Powiatu Drawskiego i do Rady Powiatu Drawskiego, bo to jest nie tylko zmiana terytorialna gminy, ale zmiana terytorialna powiatów. I tak jak powiedziałem wcześniej, potem ta procedura jest taka, że wniosek kierujemy do wojewody i zobaczymy, co będzie dalej. Uważam, że mamy wiele powodów, aby o tę ziemię się upomnieć. Po pierwsze, to są właśnie te powody związane z działalnością poligonu, o ludziach, o mieszkańcach. Po drugie, właśnie droga poligonowa, która jest systematycznie, nie powiem niszczona, ale wykorzystywana przez wojska Armii Polskiej, czy też wojska sojusznicze. Po trzecie, względy historyczne. Po czwarte, względy związane też jakby ze spójnością terytorialną, bo co istotne, tereny, które chcemy, aby zostały przyłączone do naszej gminy, do naszego powiatu, nie są terenami zamieszkałymi, nie ma tam żadnych osad ludzkich i na pewno ich tam nigdy nie będzie. Więc nie będzie to miało bezpośredniego przełożenia na mieszkańców, dlatego też celowo rezygnujemy z tego, aby pokusić się jeszcze o tereny w Ziemsku, chociaż tak jak powiedziałem, Ziemsko jeszcze w 57 było w naszej gminie. Mam nadzieję, że będę miał tutaj wsparcie ze strony Państwa radnych, bo jest to działanie, które nie oszukujmy się i ja też nie mam zamiaru nigdy nikogo tutaj oszukiwać. Prowadzi do tego, aby zwiększyć dochody na naszej gminie. Ja nie mam zamiaru mówić, że nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze i tak jak burmistrz Drawska twierdzi, że są jakieś tam grosze, czyli 10 milionów do budżetu w jego przypadku, to dla nas to są bardzo duże pieniądze, które uważam, że nam się po prostu należy. Ja już w tym momencie rozpoczynam taką akcję blokowania i mam nadzieję,